Siemaneczko, witam was w trzecim odcinku kariery Zlatana Ibrahimowicza. Długo nie było kariery, tak może z tydzień i pół, ze względu na to, że rozpocząłem już serię ligówek. Udało nam się do czwartej ligi dotrzeć? Udało się. Kawa nie uratował, dupę uratował. Co zrobił Ibra w rzeczywistym świecie? Strzelił pierwszego hat-tricka w tym roku. No może nie dość spektakularnego, ale uważam, że zasłużył w pełni. Tam pokazałem wam po intrze, jak on to zrobił. My przechodzimy już do meczu. Nagrałem poprzedni mecz, którego nie wrzuciłem, tam ze State Rainesem, gdzie przegrałem 1-0. Po prostu mi nie poszło w ogóle, więc wybaczcie. Tu ma 3 gole i 0 asyst, bo to już są naliczone jakby z tych meczy pucharowych. Dobra, zaczynamy. Będziemy dzisiaj z Bastią mieć do czynienia. I wybaczcie za mój głos, taki troszeczkę niski, ale troszeczkę mnie wzięło znowu. Zatoki mam potworne. Normalnie mam stosy chusteczek, bo ciągle kicham. Znaczy, no może nie ciągle, dzisiaj jeszcze akurat mi się nie zdarzyło, chodziło. Dobra. Tutaj patrzę alternatywne, a weźmy bielutkie, co my się będziemy kombinować. Dobra, i mam nadzieję, że dzisiaj Ibra zagra równie doskonale jak i wcześniej. Aha, i tu już sobie przypominam o zmianie poziomu trudności, bo wiecznie narzekaliście, że to było za słabo i tak dalej. A teraz chyba będzie w sam raz. Teraz trzeba będzie trochę goalkeeperem poćwiczyć do rzutów karnych. O, wyłapano. Ale było naprawdę niebezpiecznie. Trochę możecie mieć lagi, ale też tutaj... O kurde. Patrz, jak on to zrobił. Ładnie. Dobra. Ach, wpuściłem teraz. Trochę mi się to nie spodobało. Ale jest coraz ciężej, widzę. No nie wierzę. I puścił to. No i teraz nie wiadomo, z której on strony to zrobi. Ach, spudłował. Dobra, jak my to rozegramy teraz? Lol, on teraz puduje wiecznie. Coś mu nie idzie. Marulu. Ma bólu, ma bólu. Aha, czyli zostajemy z kątem 2000 punktów. Choć uważam, że mógłbym lepiej to zrobić. Dobra, mecz pucharowy. Ligue 1, Parc des Princes. PSG kontra SC Bastia. Rozpoczynamy chyba już drugi mecz pucharowy, jak nie trzeci. Oczywiście Ibra gra. Więc żeby nie było. I Bruś strzeli. Boże, strzeli Ibrę. Strzel hat-tricka i będę zadowolony. No i oczywiście lagów też nie zabrakło. Okej. Co do ligówek w lidze czwartej. No na razie zrobię sobie przerwę, że jak już powiedziałem na wstępie. Po prostu zrobię z tego fany moment z ligi piątej. Więc przydałoby się po prostu coś ciekawego zrobić. Nie wiem, czy będzie dużo fan momentów z ligi piątej. Dobra, teraz podanie oczekuję. Trochę przypomniałem sobie o markowaniu piłki. No jest za mocne podanie, panie. Jak dzisiaj tak zagramy, jak ja zagrałem na poprzednim meczu, to będzie masakra. Na razie jest 6 minuta i wynik bezbramkowy, ale Ibra już tutaj szykował. Szykował naprawdę ostro się do tej roboty. Teraz tu podanie, proszę. Dobra. Teraz dośrodkowanie. No i wytrącono mu piłkę. A Ibra był na spalonym. Dobra, podać, podać, podać. O, o, o! No i Ibra miał tą piłkę prawie, że... Aha, nie wiem, co on zrobił. Ale to nie było piękne zachowanie. Okej, nasza piłka. Chyba. Nie, ich.
Jednak ich. Dobra. A czy by? Jak mi się uda strzelić hat-tricka, to się uda. A jak nie, no to. Ładnie, ładnie jednego. No i sędzia nie zagwizdał, patrzcie. To jest niezwykłe, że Ibra został sfalowany, a sędzia tak naprawdę jakby tego nie zauważył i po prostu nie rzucił okiem na tą sytuację i to się zaczyna wojna. Spalony jakimś śmiesznym cudem. Dobra, teraz czekamy, aż dostaniemy podanie. Tylko nie wiem, czy to podanie będzie warte. No bez jaj, no i dobrze, sędzia zrobił prawidłowo, odgwizdał faula. No bo no Ibra został zatrzymany. No nie wiem, czy ja tu strzelę z wolnego. A tak nieplastycznie to zrobiłem. Mogłem się bardziej postarać, ale tak jak mówię, jeszcze nie potrafię wolnych wykonywać. O, i mam nadzieję, że to Ibra strzeli. No nie, ja w to nie wierzę. Przecież to już było blisko. Mogłem też spróbować finezyjnie, ale pewnie bym jeszcze bardziej to spieprzył. Ale dobra, mam pierwszy strzał Ibry, więc dobra próba nigdy nie zaszkodzi. I tutaj akcja sytuacyjna na główkę nie udało się. Murzyn wolał w słupek trafić. To jeszcze Blaze Matuidi. Nie, inny, chyba Bachebek. No ładnie, no napastnik naprawdę wysokiej klasy jak na Francuza. Ale mu się nie udało. Dobra, fajnie, że nie dotarło do Ibry. O, Ibra wolał gdzieś tam odstawać. Bardziej. No nie. Nic nie mówię. Bo to, co tu się dzieje, to jest naprawdę masakra. Ja domagam się piłki, a oni sobie jaja robią. Po prostu moi Paryżanie sobie robią jaja. Pff, no i mówię. I się zgadza z tym wszystkim. Paryżanie sobie robią jaja. Dobra. To z. Jezu, Ibra. Musiał tą piłkę stracić. No podać to. No nie. Podać to w końcu. Ale do mnie mózgi. No nie, i oni tu odbierają lepiej piłkę niż na innym poziomie trudności, ale no trzeba się męczyć. Cóż poradzić na taki efekt. Mamy 28 minutę i wynik na razie bezbramkowy. Znaczy w dalszym ciągu jest bezbramkowy. Choć liczę, że coś w końcu się odrodzi. Dobra, chyba będę musiał trochę zastopować, zregenerować moje siły, bo inaczej no nie dobiegnę tam. No i piłkę mi wytrącił przeciwnik. Mieli mi podać, ale woleli do bota. No i patrzcie, jak to się skończyło. Właśnie tak, jak widzieliście. Super. Super seria podań. No podać mi to. No i kurde. I musiał mi cfel odgwizdać spalonego. Przepraszam, ale nie, no. Gdzie tu był spalony? Ja się pytam. No Ibra dobrze biegł. Miał już okazję na strzał, nie. Teraz wolą mi po prostu to spalić. Znaczy no, w sumie Ibra spalił, ale sędzia też tak kurde niedokładnie to obliczył. Ładnie. Tu jeszcze takie podanie bez sensu, bo i tak mocny nie dobiegł. O Boże, jaka tragedia tu jest z tymi podaniami. No podaj, podaj! No nie, imbecyle. Ile ja będę jeszcze czekał na ich podanie? Kolejny spalony, no super. Pewnie ja tam byłem na tym spalonym. Założę się. Co to tą piłkę wykupię? Trochę wyglądał jak Cavani, ale mniejsza z tym. No dobra, trzeba zrobić porządek. O, przepraszam.
chociaż jedną bramkę w tej połowie. No już była jedna sytuacja na strzelenie, ale chyba druga już się taka nie powtórzy tym razem. Że też mamy takie problemy. A Ibra już trochę zmęczony widzę. Czyja piłka, no fajnie, że nasza. Znaczy, że ich. Nie no. To jest totalna porażka to, co oni robią. Dobra, teraz. Teraz to jest jedyna okazja. Nie gadajcie, że zaraz mi ją odbiorą. Nie no, rewelacyjnie. Ci arbitrzy są popierdzieleni. No to już powinno być odgwizdane i żółta kartka. Ale w tym czasie lepiej jest nic nie odgwizdać i czekać, aż Ibrze się noga połamie. Podam tym zasranym botom, żeby się cieszyły, że kurde w ogóle im było i odwdzięczą się. Dobra, 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 dobra. No nie, no ta obrona jest jakaś ruska. Przednio powiem, ruska. Jeszcze to śmiał wyciepać, tak bez sensu. Dobra, jakąś akcję trzeba bezbłędną tutaj ogarnąć. Wolą znowu to wykopać. Podaj mi, nie podał mi. Okej, to była już druga sytuacja, w której Ibra mógłby to strzelić, ale nie, to był naprawdę mocny strzał. No, ledwie to obronione, szkoda, że nie wpadło. Dobra, teraz jakoś chciałbym się śpiesznie ustawić. No, blisko Ibra, naprawdę. Miał trzy sytuacje, wszystkie celne. No, ale niestety bramkarz obronił to wszystko. Czyżby nam się zapowiada drugi Agassa? Oj, wolę nie wiedzieć, jak to będzie. I dalej. No, Ibra już tutaj trochę będzie wyczerpany, ale aha, no nie, Dureń, super. Ale może byście zabierali te piłki, co? Boże, Ibra. Fifie też byś był dobry, nie? Kijże ma 70 coś tempa, a strzału 90, no. To jest taka trochę proporcja według mnie. No i podaj, dobrze, no jasny gwint, Ibra, serio. Dobra, jedziesz, już mnie to nie obchodzi, jak to zrobisz, tylko po prostu. No i nie, tego sędzia nie odgwizdał, jasne, już nie powiem co znowu. No i zajebiste podanie, naprawdę geniusze roku. Przecież to był faul. Żółta kartka, a jak nie to wypad, kurczę. Dobra, jedziemy. No przyspieszę teraz tego tempa. Co on robi? No i podaj to. No czemu mi nie podają tego? Co za łomy? No wiem, na spalonym jestem, rozumiem. Oj, teraz może coś z tego wyjdzie. O kurde. A to był już naprawdę strzał. Oj, rożny. Nie, out. Ibra tak mocno to strzelił, że to nawet nie wiadomo, gdzie to poleciało. Oj, nic z tego. Ibra nadal ma taką ocenę średniową. A my nie mamy gola. A jeszcze jak wrogowie nam to ustrzelą, to będzie kiepsko. I kolejny mecz będę miał przegrany. Tak de facto. Dobra, koleś spudłował. 60 minuta. A jest remis, no. Jeszcze pół godziny. Zajebiste podanie. O! Jest błąd do wykorzystania! Do wykorzystania! No nie wierzę, co ten bramkarz broni, nie? No nie wiem, jak mam strzelać. Już naprawdę nie wiem. Mogłem jeszcze trochę w sumie markowania piłki zrobić. Dobra, podaj. Podaj to. No, jest, szanowna piłka.
Tak jest! No i w końcu się Ibra po prostu objawił w tej postaci. I o to chodziło. No i ładnie podanie. No i to jest brameczka. No i ładne, no. I tego już nie mógł obronić. Ibrahimović, pierwsza brameczka w tym spotkaniu. 60 chyba bodajże, 4 minuta. No i jest pięknie, no i o to chodziło. Chciałem to zobaczyć, że Ibra strzeli. No, wiedziałem, 64 minuta. Okej, okay, Marco Verratti wchodzi pewnie za jakiegoś innego, za Kabaya. Okej, okay. Liczę, że Ibra teraz coś więcej strzeli ze swojej strony niż tylko jedną bramkę, bo mi ocena spada, a to źle rokuje potem dla niego. No i patrzcie, ocena spada błyskawicznie, to ja tego nie rozumiem już po prostu. Ah, jak mu ta piłka przeszła. Dobra, teraz muszę trochę przestać biegać, bo chyba przez to bieganie tracę te oceny. Nie, nie, to jednak nie przez to. Teraz muszę uważać, bo przeciwnik może mi strzelić remis. Bramkę na 1-1. Okej, okay, niech będzie. Wygramy 1-0, będzie naprawdę git. Bo zobaczyliśmy bramkę Ibry. No ładnie obrona tu działa, ale patrzcie, jak Ibrze spadła ocena i to błyskawicznie. Z 9-0 na 7-9. Teraz jest 7-7. To już jest naprawdę coś niemożliwego. A to może dlatego, że jestem na polu obronnym. Może to też jest ten powód. Dobra, teraz trzeba się jakoś obronić. No podać to, no! No super, takie podanie, dajcie spokój. No i ta ocena jest bez sensu, bo ona błyskawicznie spada. Dobra, idź Ibra, idź. Jeszcze masz trochę energii, wykorzystaj ją. No fajnie. Ja nie wiem dlaczego tak ocena spada. To tak mocno. Dobra, Ibra chyba się prosi o drugą bramkę. Nie, no ja tego nie pojmuję. Ja bym już Ibrę nawet zmienił. O, ładnie, ładnie, ładnie. Ja go minął, ja go minął. Bierze jeszcze tą piłkę na siebie i strzela drugą bramkę. To jest niesamowite, proszę państwa. To jest ten moment, w którym już Ibrahimović po raz kolejny pokazuje, że jest niepowstrzymany. To już była bramka po prostu na ochłonięcie. Teraz ja powinienem myśleć, że ocena nie powinna już spadać. Powinniśmy bardziej trzymać jeszcze piłkę, żeby ta ocena mogła się trzymać. Ale Ibra, no, jak zwykle 90 strzałów pokazuje, że ten bramkarz jest dziadowski. W porównaniu do Agassy, to Gańczyka, który wszystko obronił. Momentalnie wszystko. I nie dało się, nie? Było ciężko. A tutaj ładnie. Po 16 minutach kolejna bramka. To się zmienia. Ibra? No, wiedziałem, Ibra musi teraz zejść. No to gramy resztą drużyny. Może coś jeszcze ustrzelimy. A to nie grał Bachebek, teraz gra Bachebek. Dobra. Teraz możemy pograć o więcej. Ach, nie udało się. Tutaj ładnie tą piłkę wytrąciłem, ale ona jednak wróciła do przeciwnika. Muszę uważać. O kurde, jak obrona to zrobiła. No, ale jest 2-1. To jest niesamowite. Tu już bramkarzem mi się nie udało tego obronić. No cóż. Obrona się starała naprawdę, ale no miał dużo miejsca. Bramkarz tego w ogóle już nie wyłapał. Mówię oczywiście Salvatore Siliggiu. Dobra, teraz jakoś trzeba się jeszcze tu pobawić. No i to już bez sensu było. I teraz uważać, żeby mnie doprowadził do wyniku remisowego. To będą jaja prawdziwe. Jak do tego dopuszczę. Dobra. Tu podanie dalekie do Bachebeka. Ładnie.
wykonana tutaj nieudana próba zamarkowania piłki spowodowała, że nic nam się nie udało. Tak w ogóle Liga Mistrzów dopiero 14 kwietnia, więc naprawdę będzie gorąco, 1/4, a tam będzie grał Paris Saint-Germain. No i tutaj niestety Siriju no nie sięgnął, no brakowało mu paru dobrych centymetrów i mógłby to jeszcze jakoś obronić. Okej, okay, to może na pożegnanie jeszcze Bachebek strzeli. No i tutaj niesportowe zachowanie czyni to tym, że strzelamy. Nie strzelamy. Patrzcie, Bachebek był na tyle mądry, że jednak wolał spudłować. No cóż, i wynik dla Paris Saint-Germain będzie 1-0. Czyli w sumie nic się nie zmieniło, ale zobaczyliśmy dwie brameczki Ibry, które mnie po prostu zachwyciły. No może nie ma hat-tricka, nie musi być, ale jest to, co po prostu osiągnąłem. No i 2-1. Wygrana Paris Saint-Germain tym razem. I mam nadzieję, że wam się podobało. Ocena 9-2 Ibry, jak dla mnie najbardziej zasłużona. No i nawet nieźle się sprawował. Dużo miał przegranych pozycji. I tutaj trochę jest minus tego. Też w główkach przegrywał. Ale strzały takie na krótki dystans, no to jak najbardziej. Jeszcze nie próbuję na długie, bo jest ciężko Ibrą w moim odczuciu. No dobra, idziemy, nie będę tego wyczytywał, bo to jest za długie i jeszcze mi to ucieknie. Ibrze się nie zmienia overall, to mnie nie obchodzi w sumie. Następny mecz będzie z Evianem. No to dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Mnie się podobał ten odcinek, wam pewnie też. No i hat-trick Ibry w moim montażu też. Mam nadzieję, że was onieśmielił. No i trzymajcie się, na razie, yo!